rozpoczynamy rywalizację. 24. Chociaż ex aequo był z Tomasem Lacknerem, Artur Kukuła. Widzą Państwo, mocno powiewa chorągiewka, którą trzymał w ręce trener Jan Szturc i Artur Kukuła. Przypomnę, 92,5 metra w pierwszej serii. Ach, ależ to niebezpiecznie wyglądało! Aj. Oby tylko nic się nie stało Arturowi. Wyglądało to fatalnie. Natychmiast przed oczami stanął mi upadek Jana Mazocha podczas konkursu Pucharu Świata w Zakopanem. Tutaj lewa narta złapała powietrze i już nic nie dało się zrobić. Uff, niebezpiecznie to wyglądało. Zobaczmy reakcję trenera. Widzą Państwo, nie patrzył Jan Szturc na to, jak potwornie upadł Artur Kukuła. Młodzi skoczkowie, młodzi zawodnicy, został skarcony przez skocznię Skalitę. Błąd popełniony na progu, za bardzo odpuścił lewą nogę. Wówczas lewa narta złapała powietrze. Artur Kukuła nie był w stanie wyciągnąć, już ustabilizować loty, uratować się i niestety doszło do tak fatalnego upadku. Wyglądało to tragicznie. Na całe szczęście Polak o własnych siłach, jest uśmiech na twarzy, a więc miejmy nadzieję, że wszystko w porządku. Uch, kamień spadł mi z serca, muszę się przyznać. Wyglądało to fatalnie. No ale skoczkowie, szczególnie tak młodzi, doskonale wysportowani, wspaniały gorset mięśniowy, wykształcone te mięśnie, potrafią utrzymać całą sylwetkę, potrafią utrzymać wszystko. Ach, spadło na ręce. Na całe szczęście, tak jak mówię, nic się nie stało. Wyglądało to bardzo, bardzo niebezpiecznie. O dużym, dużym szczęściu naprawdę może mówić Artur Kukuła, że skończyło się to, miejmy nadzieję, tylko i wyłącznie na strachu. Proszę, lewa narta zeszła w dół. No i później katastrofa.